Radni powiatu tomaszowskiego w czwartek 3 lipca obradowali już po raz 50. w tej kadencji. Była to ostatnia sesja przed wakacjami, być może dlatego nie zawierała zbyt wielu istotnych tematów. Najważniejsze z nich to zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2038, a także sprawozdanie z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz podział miasta na okręgi wyborcze w zbliżających się jesiennych wyborach do Rady Powiatu. W sprawach różnych przedstawialiśmy stanowisko 18 radnych dotyczące czterech okręgów w Tomaszowie. I Rada przychyliła się ze stanowiskiem tych radnych, wnioskując do starosty, aby starosta przygotował uchwałę pod obrady Rady Miejskiej w Tomaszowie z czteroma okręgami wyborczymi. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, otóż chciałbym złożyć oświadczenie dotyczące sensacyjnych doniesień z ostatniej sesji naszej Rady z dnia 12 czerwca. Dwugodzinną sesję zdominował punkt interpelacje i zapytania radnych. Niestety tylko część z poruszanych tematów dotyczyła istotnych dla mieszkańców miasta i gmin naszego powiatu problemów, takich jak na przykład udrożnienie rowów, które są przyczyną podtopień po sesji, zły stan chodników czy nawierzchni ulic oraz poziom edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Dla niektórych radnych była to okazja przede wszystkim do autopromocji i przypomnienia przed zbliżającymi się wyborami własnych zasług, co nie zawsze było zgodne z prawdą. Przodował w tym radny Wiesław Boroń, który przypisuje sobie między innymi utworzenie klasy wojskowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, a także wyjątkową dbałość o estetykę i bezpieczeństwo dzielnicy Ludwików. O tym, jak w obu przypadkach wygląda rzeczywisty udział radnego Boronia, zobaczyć można w naszych programach Bez Komentarza, zatytułowanych Prawda czy Fałsz oraz Ludwików – Zapomniana dzielnica. Oba dostępne są na YouTube oraz na Facebooku. Ci, które stroszą pióra, by wystraszyć rywala. Każdy miał swoje racje, ale nie chodziło przy tym o to, by znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie albo przekonać rywala, tylko głośniej zapiać. Ponad 20 lat uczyłem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Mechaniku. Byłem tam nauczycielem zawodu, następnie nauczycielem przedmiotów zawodowych. Byłem też zastępcą dyrektora. W tym czasie sprowadziłem jako pierwszy do mechanika, jako pierwszy w Tomaszowie mikrokomputery, czy komputery, jak się to nazywało, Spektrum. A świętej pamięci nasz kolega, były radny Tadeusz Adamus, absolwent mechanika, pisał pod moim kierunkiem pierwszą w historii tej szkoły pracę dyplomową z zakresu projektowania programu komputerowego. Sprowadziłem też pierwsze programy profesjonalne, promocyjne, demonstracyjne z zakresu projektowania konstrukcji części maszyn. Prowadziłem przy tej okazji pierwsze dodatkowe zajęcia z uczniami zainteresowanymi tworzeniem programów i nauką posługiwania się profesjonalnymi programami do konstrukcji części maszyn. Po zakończeniu pracy czy w mechaniku uczyłem również 10 lat w zaocznych zawodowych szkołach. Pełniłem też funkcję starszego wizytatora w kuratorium i starszego inspektora w Wydziale Oświaty w Tomaszowskim Magistracie. Ale politycznie się nie włączamy, także to. W roku wyborczym mamy swoich przedstawicieli w samorządach jako radnych. Jak monitorują i pilnują spraw tutaj ulicy Robotniczej i Ludwikowa? Dlaczego pytam? Bo na ostatniej sesji Rady Powiatu usłyszeliśmy z ust radnego Wiesława Boronia, że przynajmniej od 3 lat dba o estetykę, podkreślam, dba ulicy Robotniczej, ulicy Ludwikowskiej. Jak to dbanie wygląda w praktyce? Niestety nie czujemy tej dbałości o tę ulicę, jak również współpracy z Radą Osiedla i z mieszkańcami. Nie było żadnego spotkania zorganizowanego przez pana radnego Boronia, nie było rozmów, nie było dyskusji, także nie układa się żadna współpraca, tak? Można powiedzieć, że to przechwałki.